niech cała negatywna energia rozpuści się w tymi. Wszystko, co nie dla nas, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam, niech rozstąpi się w tymi. Hej, kochani! Witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Witajcie, kochani! Dzisiaj witam w szczególności moje kochane koziorożce, witajcie. Wybaczcie, kochani, za długą przerwę. Miałam troszeczkę tutaj przeszkód z internetem, w międzyczasie wakacje i tak troszeczkę się zeszło. Także mam nadzieję, kochani, że się stęskniliście za mną tak, jak ja się stęskniłam za Wami. Zobaczymy, co na tą chwilę, kochani, się u Was dzieje. Zobaczymy, co tutaj jest do zobaczenia, do rozstrzygnięcia, o czym powinniście wiedzieć. O czym chcą Wam przekazać Wasze anioły, Wasi przewodnicy duchowi. Jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, kochani, to zachęcam Was do subskrypcji kanału. Kliknijcie sobie w subskrypcję, kliknijcie sobie w dzwoneczek powiadomień, żebyście dostawali informacje za każdym razem o tym, coś tutaj opublikuję. Jeśli coś Wam się tutaj spodoba, jeśli coś z Wami będzie tu rezonować, kochani, zachęcam Was do kliknięcia w lajka. Dzięki temu zwiększają się nasze zasięgi. Przybywa do nas coraz więcej osób, nasz kanał rośnie na sile, dajecie mi energię do działania, tak? Dajcie mi znać, kochani, z kim dzisiaj się łączy moja energia, skąd mnie oglądacie. Zacznijmy, zobaczmy, aż tak dużo to nie, po kolei, pojedyncze karty poprosimy. Także na tą chwilę widzimy, że tutaj mocno manifestujecie. Tak, co stoi Wam na drodze? Jakie tutaj jest wyzwanie w tej sytuacji? Finanse, kochani. Bardzo możliwe, że gdzieś tutaj odsunęliście się na bok, żeby troszeczkę odpocząć i to mogło w jakiś sposób wpłynąć negatywnie na Wasze finanse. Bardzo możliwe, że gdzieś tutaj silnie manifestujecie, bardzo możliwe, że pokładacie dużą nadzieję i pracę właśnie w tym, co chcecie, aby do Was przyszło. Jednak prawdopodobnie gdzieś tutaj nie do końca zostaje włożona ta praca, to uziemienie tak jakby nie do końca jest tak, jak należy, tak? Tak, widzimy, że tutaj mocno się koncentrujecie właśnie na finansach, na tym, aby mieć wystarczająco, aby uzbierać to, co potrzebujecie, aby móc zrobić rzeczy, które pragniecie zrobić, tak? Skąd to się wywodzi? Tutaj w przeszłości mamy dziewiątkę mieczy, kochani, czyli tutaj było jakieś zranienie, jakieś bardzo możliwe, że czujecie się w jakiś sposób strapieni, tak? Po czymś, co się wydarzyło. Gdzieś tutaj straciliście prawdopodobnie właśnie wiarę w siebie. To mogło mieć związek z otoczeniem, w którym się znajdowaliście. Jest bardzo możliwe, że nawet z rodziną, tak? Gdzieś tutaj tak jakby brak balansu, brak równowagi w rodzinie, w sytuacji rodzinnej lub w otoczeniu. Mogło to się tyczyć również pracy, tak? W każdym bądź razie tutaj widać, że jest strapienie, widać, że gdzieś straciliście nadzieję na coś, straciliście wiarę, że coś może faktycznie działać dla Was. W jakim kierunku to idzie to? Tak, to jest ten hermit, tak, czyli pustelnik, kochani. W tej chwili prawdopodobnie, tak jak wspomniałam, tutaj się odsunęliście. O, energia przyszłości. Pięknie! Mamy asa denarów, tak? Czyli to wyjdzie Wam zdecydowanie na dobre, to odsunięcie się od otoczenia, od ludzi, tak? To prawdopodobnie właśnie da Wam możliwość jakiejś nowej oferty, jakiejś nowej sytuacji, czegoś, co się pojawi w Waszym życiu, co pozwoli Wam ruszyć naprzód, tak? Jak postrzega Was w tej sytuacji Wasze otoczenie? Co tutaj się dzieje wokół Was? Jak Was postrzega Wasze otoczenie? Widzą, że tak, że gdzieś tutaj macie złamane serducho po tym, co się wydarzyło. Dostrzegają, że gdzieś tutaj nie do końca może sobie radzicie z tym, co się zakończyło, że jesteście tutaj w takiej melancholii, że jesteście tutaj w takim smutku. Po czymś, co było, bardzo możliwe, że jakieś osoby tutaj były, które w jakiś sposób Was zraniły, ale Wy w tej chwili po prostu odcinacie się od tego, tak? Widzimy, że zamykacie pewne rozdziały. Wy wiecie o tym, że należy to zrobić, tak? Że należy się od czegoś tutaj odciąć, że należy zamknąć tutaj jakiś rozdział, że coś się dla Was skończyło i nie ma już, nie przynależy do Waszej przyszłości, tak? I już nie ma po prostu co tego ze sobą ciągnąć na siłę do przodu. Jak wygląda sytuacja w Waszym domu i w Waszym otoczeniu? No kochani, tutaj jest gdzieś brak rozwoju, brak włożonej pracy, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o sytuację w Waszym domu, to tutaj w jakiś sposób macie związane oczy, czujecie się zblokowani.
czujecie, że nie możecie ruszyć z miejsca, że nie ma tutaj postępu, nie ma tutaj działania, że bardzo możliwe, że nawet relacja, w której się znajdujecie, w tej chwili nie wygląda tak, jak byście chcieli, aby wyglądała. I to powoduje, że po prostu jesteście tacy skołotani, nie wiecie, w którą stronę iść, czy dalej w tym tkwić, czy z tego wyjść, czy macie odejść, czy... No tutaj jest taka ciężka sytuacja i widzimy, że nie ma, brak jest tej satysfakcji, bo gdzieś ktoś nie wkłada naprawdę pracy w to, co powinien, tak? Dobrze, jak wyglądają Wasze nadzieje i lęki na ten moment? Księżyc, coś, co jest przez Wami ukryte. Zmiana perspektywy. Mamy tutaj wisielca, kochani. Także zmiana perspektywy, bardzo możliwe, że macie tutaj nadzieję na to, że po prostu ktoś zacznie w inny sposób Was traktować, w inny sposób Was postrzegać, tak? Bardzo możliwe, że tyczycie to właśnie miłości, w której się znajdujecie, relacji, w której się znajdujecie. Bardzo możliwe, że jest tutaj, tak jak wspomniałam, nostalgia po czymś, co było i już tego nie ma i już nie powróci. I macie nadzieję, że po prostu zaczniecie w pewnym momencie Wy albo ktoś inny, tak, kto jest tutaj, z kim macie tutaj do czynienia, że może ktoś, tutaj jedna lub druga strona zacznie postrzegać tą sytuację inaczej i że dzięki temu ta sytuacja wróci na odpowiedni tor, tak? Co do Was idzie? Jaki jest prawdopodobny wynik tej oto sytuacji? Co do Was idzie? Szybki ruch naprzód, postęp, podjęcie decyzji, tak? Widzimy, że tutaj jest tak, podjęcie działania, prawdopodobnie podjęcie jakiegoś konkretnego wyboru i decyzja, aby faktycznie zacząć, tak, zacząć działać. Tutaj może być też mowa właśnie o takim nadużyciu. Uważajcie, żeby nie nadużywać swojej władzy, aby nie nadużywać, kochani, jakiejś nałogi. Może coś tutaj w jakiś sposób Was hamuje, tak? I przez to bardzo możliwe, że gdzieś w jakiś sposób to... Nie możecie ruszyć naprzód, tak? Dobrze, poprosimy tutaj o wskazówki. W energii przeszłości widzimy, że tutaj był jakiś nowy początek, który w tej chwili jest dla Was takim dużym ciężarem, kochani. Daje Wam takie duże strapienie. Nie możecie już tego dźwigać dłużej na swoich barkach, tak? Coś tu w przeszłości się rozpoczęło nowego, co myśleliście, że faktycznie przyniesie Wam spełnienie, radość, a w tej chwili po prostu w jakiś sposób Was blokuje. Nie widzicie wyjścia i rozwiązania, dlatego właśnie, że to, tak, to z przeszłości Was tak trzyma. Energia przyszłości mówi o tym, że zakończycie ten cykl, zakończycie tutaj to coś, coś tutaj się dla Was zakończa. Wy to zrobicie albo Wszechświat zrobi to za Was, tak? Tutaj jakiś cykl toksyczny musi się zakończyć, kochani, abyście mogli pójść tam, gdzie zmierzacie, aby mógł przyjść do Was ten dar, którego tutaj oczekujecie, tak? Dobrze, jak Wy w tej chwili się... Tak, czyli tutaj prawdopodobnie w jakiś sposób... Oj, gwiazda, kochani, i siła. To ma związek ze spełnieniem Waszych marzeń. Musicie odnaleźć w sobie tą siłę, kochani. Stawić czoła czegoś, czemuś, coś tu unikacie. Judgment i win. Tak, boicie się prawdopodobnie być tutaj osądzeni. Boicie się, co ludzie powiedzą na Wasz temat, jeśli podejmiecie jakąś decyzję. Boicie się, stawiacie tutaj opór przed czymś, przed jakąś konkretną zmianą, kochani, bo boicie się, jak Was odbierze otoczenie. I to Was blokuje. Przed tym chwałą, przed tym wiwatem, przed tą wygraną, tak? Wskazówki. Poprosimy tutaj jeszcze o wskazówki właśnie odnośnie domu. Przestańcie, kochani, teraz jest czas na to, aby dostawać. Przestańcie dawać, jeśli nie dostajecie nic. Jeżeli nie ma porówno tego, jeżeli nie ma porówno brania i dawania, to przestańcie, kochani, dawać. Tak. Odejdźcie od tego, co Wam nie służy. To może mówić o jakiejś przeprowadzce. Miejsce, była mowa właśnie, jeżeli chodzi o poradę. Poradę dotyczącą właśnie miejsca zamieszkania. I tutaj jest mowa o przeprowadzce. Także przeprowadzka może być wskazówką jako tak, że to będzie dobra decyzja. Że to pomoże Wam wprowadzić tą właśnie równowagę. Musicie wprowadzić, tak, zdecydowanie, harmonia, równowaga, tak, abyście mogli znaleźć się w tym swoim najwyższym potencjale. Odrzućcie to, co jest toksyczne, co już tutaj prawdopodobnie też robicie, co podkopuje Wasze poczucie wartości, tak? Może robicie dla siebie jakieś rzeczy, które, no, przez które się nie czujecie komfortowo.
co do Was przyjdzie? Jaki jest prawdopodobny wynik sytuacji, jeśli zostaną podjęte działania mające na celu zmianę biegu wydarzeń? Wieża, tak kochani, czyli tutaj idzie do Was ogromna zmiana. Jeżeli tu podejmiecie decyzję, aby wprowadzić, kochani, ten balans, przestać dawać, cały czas dawać, nie dostając nic w zamian, tylko puste słowa, nadzieje i nic poza tym, jeżeli wprowadzicie tą równowagę i zaczniecie naprawdę dbać o siebie tak, jak należy, zobaczcie, kochani, co do Was idzie. Ta wieża, ta zmiana, której tutaj oczekujecie i ten ruch naprzód. Tak czy inaczej to jest nieuniknione. Widzimy, że tutaj idzie do Was zmiana w energii przyszłości. Tutaj się wydarzą ważne rzeczy, tak? Ważne zmiany. Dzieją się one, kochani, do 3 miesięcy. Może tutaj być mowa też o współpracy, z inną osobą. Może być to znak ryby, może to być jakiś znak wodny, czyli rak, skorpion lub ryba. W każdym bądź razie to również pomoże Wam zbalansować Wasze emocje, z którymi prawdopodobnie w tej chwili nie do końca sobie radzicie, tak? Jest tutaj mowa o tym, że to jest odpowiedni czas na to, aby naprawdę przyjrzeć się temu, aby zacząć działać, aby zacząć przede wszystkim dbać o siebie, o swoje emocje, o to, czego potrzebujecie, tak? Odsunąć się od tego, co nie jest dla Was, od fałszywych ludzi, od jakichś sytuacji, które wiecie, że Wam po prostu nie służą. Od, tak, zdecydowanie, przede wszystkim właśnie od jakichś osób, które wywierają na Was jakąś presję też, tak? Czy mówią Wam, że macie coś robić tak, a nie inaczej, czy nie wiem, w jaki sposób pospieszają Was, poganiają Was, że coś należy zrobić, gdzie Wy czujecie, że to jeszcze nie czas, że nie należy podejmować danych decyzji, tak? Nie pozwalajcie sobie na to, aby ktoś wywierał na Was jakąś presję, tak? To Wy musicie czuć, to Wy musicie wiedzieć, kiedy jest odpowiedni moment i kiedy jest na to odpowiedni czas, a nie oczekiwać, aż ktoś Wam powie, że musicie to teraz zrobić, tak? Kiedy Wy nie czujecie się na to gotowi. Jakie wskazówki tutaj dla naszych koziorożców? Reunion, tak, kochani? Tutaj może być mowa o właśnie spotkaniu z kimś, z kim dawno się nie widzieliście, nie rozmawialiście. Ta osoba, ktoś w przyszłości prawdopodobnie może się okazać dla Was pewną deską ratunku, tak? To pomoże wprowadzić Wam harmonię do Waszego życia. Ponownie, decyzja. Decyzja, aby zmienić kierunek, w którym zmierzacie. Bardzo możliwe, że tutaj należy właśnie otworzyć się na coś. Tak? Podjąć decyzję, aby wprowadzić ważną zmianę do swojego życia. Mieć w sobie na tyle determinacji, aby również wytrwać w tym, co sobie postanowicie. Tak? Decyzję, którą podejmiecie. To doprowadzi Was do statku, kochani. Do pewności, do takiej bezpieczeństwa przede wszystkim, bym mogła powiedzieć, tak? Do takiego właśnie miejsca, w którym będziecie mogli poczuć się bezpiecznie, w którym będziecie mogli mieć zaufanie, że wszystko idzie tak, jak należy, że wszystko działa. Pojawią się nowe możliwości, kochani. Tylko musicie też mieć w sobie właśnie tą odwagę, żeby się podjąć tego, że gdy pojawią się te możliwości, aby je wykorzystać, żeby z pewnością siebie po prostu iść i kreować, tak? To, do czego zostajecie wezwani, żeby się nie blokować, żeby nie trzymać się właśnie z tyłu, na jakichś tyłach szeregów, tylko wyjść właśnie przed szeregi i zacząć działać, zacząć robić to, co wiecie, że jest Wam pisane. Użyć swojej spirytualnej mądrości. Tutaj macie w sobie jakąś mądrość, macie w sobie jakąś ogromną ideę i Wy, kochani, to już macie zaprojektowane, to jest w Waszych genach. Wy zostaliście stworzeni po prostu do tego, aby to robić. Bardzo możliwe, że zawsze byliście inni, że zawsze byliście tacy niezrozumiani, że Wasze otoczenie zawsze Wam mówiło, że coś z Wami nie tak, tak? I tu jest właśnie mowa o tym, że dlatego Was tak życie przygotowało, żebyście mogli robić rzeczy inne niż inni, żebyście nie tkwili w tym rządku tego, jak ludzie mówią, że tak ma być, a nie inaczej i Wy za tą ścieżką idziecie. Musicie mieć w sobie tą pewność, musicie sami czuć się na tyle pewnie, aby iść nową drogą, tak? Jest tutaj coś, co jest przed Wami jeszcze ukryte, jakaś nowa perspektywa, jakaś nowa idea, coś, czego jeszcze nie wiecie i musicie się na to po prostu otworzyć, mieć w sobie na tyle odwagi, żeby po prostu otworzyć się właśnie na nowe możliwości. Nowe wybory, mieć zaufanie, kochani. Jakieś nowe osoby pojawią się w Waszym życiu i Wy właśnie musicie mieć w sobie na tyle zaufania, aby podjąć działanie i współpracę w tych relacjach.
to przyniesie wam dostatek, radość, szczęście, klarowność, zrozumienie, tak? Oraz ostatnia. I ten balans, tak? To jest ten balans właśnie, którego tutaj potrzebujecie. W tej chwili przechodzicie, kochani, przez taką transformację. Mogłabym nawet powiedzieć metamorfozę wewnętrzną, taką silną metamorfozę. Nie jesteście już tymi osobami, którymi byliście chociażby rok temu. Wydarzyło się bardzo dużo zmian w waszym życiu, co zmieniło wasz pogląd na przyszłość. Bardzo dużo mądrości, bardzo dużo rzeczy tutaj dostrzegliście, które wcześniej w żaden sposób, no, prawdopodobnie nie zrozumielibyście tego, tak? Gdybyście nie przeszli tego w taki właśnie, a nie inny sposób. W jaki sposób Wszechświat chciał wam tutaj pokazać, jaka jest wasza droga, jaka jest wasza ścieżka, dokąd idziecie, dokąd zmierzacie, dlaczego nie przynależy do was to, co było, tak? Dobrze, poprosimy tutaj od wskazówki, od wyrocznik wiecznych ziaren, najważniejsze wskazówki dla naszego koziorożca. O czym jeszcze powinniście wiedzieć? Wow, dobrze. A więc poddaj się słodyczy. Energia Wenus. Wow, cztery karty dostaliśmy, no ładnie, dobrze. Przyjemność, radość, okazuj życiu miłość. A więc otwórz się na przyjemności życia, na przyjemności codziennej rzeczywistości. Otwórz się na wdzięczność za to, co masz w swoim życiu, za to, co posiadasz, za to, co do ciebie idzie. Trochę więcej radości, zamiast ciągle oczekiwać tego, co ma do ciebie przyjść, tak? Postaraj się po prostu docenić to, co masz. Poddaj się słodyczy. Skosztuj owoców, na które tak ciężko pracowałeś. Pozwól, żeby twoje zmysły przejęły kontrolę. Pij życie z rozkoszą niczym wino. Upajaj się obfitością, jaką oferuje ci planeta Ziemia. Czas jest naszym najcenniejszym bogactwem. Najpotężniejszym uzdrowicielem. Jeśli do tej pory ciężko pracowałeś i odmawiałeś sobie przyjemności, to znak, że w tej chwili właśnie jest czas na to, żeby dać sobie trochę wolnego, żeby odnowić bliskość z ukochaną osobą, żeby się pobawić z dziećmi, żeby dać sobie trochę luksusu i wolnego czasu, bez właśnie listy spraw do załatwienia. Wielu z nas właśnie jest tak silnie zajętych budowaniem swojego życia, że zapominamy się nim cieszyć. Zapominamy, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się przystąpić do budowy. Brak łączności ze światem, ze słodyczą ziemi powoduje więcej bólu, niż nam się wydaje. Tak wiele z nas właśnie w imię przetrwania przez 5 dni w tygodniu udaje się do bezdusznych budynków. Wysilamy się, żeby zapewnić sobie życie jak ze snu. Doprowadzając się przy tym wszystkim na skraj wytrzymałości. I ta karta właśnie nawołuje cię, żebyś przypomniał sobie przyjemności płynące z bycia człowiekiem. Z życia na planecie Ziemia. Żebyś skoncentrował się na tym, co jest naprawdę ważne i cieszył się swoim niezwykłym życiem. Żeby zadbać o siebie. Żeby nawodnić swój ogród. Żeby zapewnić sobie to, czego potrzebujesz. Dbałość o swoje ciało, delikatność, odpoczynek. Zacząć się zdrowo odżywiać. Robić to, co jest dla ciebie dobre. Wiedz o tym, że twoje ciało jest jedynym, jakie masz. Dlatego musisz je szanować, musisz o nie dbać. Jesteś wezwany, żeby wziąć odpowiedzialność za swój dobrostan, żeby postawić swoje zdrowie i swoje ciało na pierwszym miejscu, zanim zajmiesz się innymi. Może boisz się, że gdzieś tutaj czas ci się kończy, że pewne rzeczy nie mogą czekać. Wiedz o tym, że kiedy tak pędzimy na łeb, na szyję, tak, to w pewnym momencie, prędzej czy później, poczujemy zmęczenie. Taki sposób życia nie jest właściwy. Każdy, kto biegnie przez życie, jakby było wyścigiem, w końcu doświadczy wyczerpania. Pamiętaj o tym też, że dojście do siebie trwa dużo dłużej niż potrwałby po prostu odpoczynek. Coraz częściej zauważamy różnego rodzaju choroby układu odpornościowego czy tajemnicze dolegliwości, dlatego że narażamy nasze ciała na zbyt duży stres, chcąc po prostu dotrzymać kroku nowoczesnemu stylowi życia. Jesteś wzywany do tego, żeby zwolnić, żeby odpocząć, żeby odzyskać siły i odmłodzić się. Zastanów się, kiedy ostatnio wziąłeś urlop albo zrobiłeś sobie wolne. Poświęciłeś czas typowo dla siebie. Zadbaj o swoje cenne ciało i umysł. Daj sobie dość czasu na odpoczynek, kiedy czujesz, że wyczerpuje ci się paliwo. Wiedz o tym, że masz dosyć czasu i kiedy dasz sobie właśnie już tą opiekę, wtedy życie nagnie się do ciebie. Otwórz się na
uzdrawianie. W tej chwili jesteś właśnie uzdrawiany. Otwórz się właśnie na takie głębokie uzdrawianie komórkowe, na uzdrawianie emocjonalne. Twoje ciało wie o tym już, jak to zrobić. Twoje ciało wie, jak się uleczyć. Uzdrawianie to nasz naturalny stan. Brak fizycznej i emocjonalnej harmonii może właśnie odzwierciedlać takie wytrącenie się z równowagi świata. Jeśli trapi Cię w tej chwili jakaś tajemnica albo jakaś przewlekła choroba, nie pozwól sobie na myśl, że zrobiłeś coś źle. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko zorientować się, co jest dla nas dobre, a co złe. To jest dla Ciebie takie potwierdzenie, że zostajesz wezwany, żeby przede wszystkim skupić się właśnie na uzdrawianiu. W praktyczny sposób. Żeby postawić przede wszystkim właśnie zdrowie na pierwszym miejscu, żeby być dobrym i delikatnym dla siebie, dla swojego cudownego ciała. Żeby dać sobie niezbędne zakotwiczenie i opiekę. Żeby zadbać przede wszystkim o siebie. Pielęgnować siebie tak, jakbyś pielęgnował nowo narodzone dziecko. Traktować siebie z czułością. Jesteś wezwany, żeby poprawić funkcjonowanie swojego ciała. Albo stan emocjonalny, tak? Możesz tutaj wezwać drużynę pomocników, którzy wesprą Cię właśnie w pokonywaniu wszelkich emocjonalnych wyzwań, może jakichś nałogów, używek, pozbywaniu się tego, co jest dla Ciebie negatywne. Wiedz o tym, że masz wokół siebie osoby, które Cię wspierają. Jeśli potrzebujesz pomocy, jeżeli potrzebujesz wsparcia w tej dziedzinie, kochani, ja również zajmuję się tematem właśnie zmiany nawyków żywieniowych, właśnie wyprowadzeniem organizmu na prostą, tak? Jeżeli potrzebujecie profesjonalnej pomocy, możecie się również do mnie zwrócić o pomoc w tym temacie. Tutaj w skrzynce na dole będziecie mieli wszystkie informacje o mnie, które potrzebujecie wiedzieć oraz link do mojego Facebooka, przez który możecie się ze mną skontaktować. No i tam możemy podjąć dalszą współpracę w tym temacie, tak? W każdym razie jest tutaj, kochani, takie silne nawołanie do Was, aby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoje ciało, żeby zadbać o swój umysł, żebyś wiedział po prostu, że jest to możliwe, żebyś czuł się pełen życia i żebyś miał się dobrze, naprawdę, w swoim własnym ciele, żeby Twoje komórki znowu tętniły radością życia i żebyś odnalazł spokój ducha i zadowolenie. Zamknijcie, kochani, oczy. Ułóżcie swoje dłonie na portalu serca. I wsłuchajcie się w te słowa. To jest taka aktywacja gwiezdnego ziarna. Odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowsze. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Oraz, kochani, szkoła Ziemi. Lekcje życia. Rozwój duszy. Wiedzcie o tym, że planeta Ziemia to wspaniała inicjacja właśnie do lekcji duszy i życia, na które my właśnie własnoręcznie, kochani, sami się zapisaliśmy. To nie są lekcje, które odbywa się jeden raz. To są tematy, tak? Tematy, które wybraliśmy, żeby się nad nimi pochylić, żeby pogłębić właśnie naszą wiedzę, żeby w miarę jak się poruszamy w tej spirali życia, uczyć się, rozumieć, dokształcać, tak? Lekcje życia nie dotyczą wyłącznie tego, aby podejmować właściwe decyzje. Chodzi też o to, żeby podejmować błędne decyzje, na których możemy się uczyć. Takie lekcje studiowane są z każdym rokiem i z każdym rokiem są też pogłębiane, tak? Skoro ta karta pojawia się w Twoim rozkładzie, to prawdopodobnie właśnie w tej chwili przechodzisz przez taki trudny okres w życiu i to stanowi przypomnienie dla Ciebie, że Twoja dusza przybyła tutaj, żeby się uczyć, żeby się rozwijać. Także spróbuj nie patrzeć właśnie na te trudne czasy jako na porażkę. Zamiast tego potraktuj je jako okazję do duchowego rozwoju. Jeśli doświadczasz problemów w związku, w którym się znajdujesz, to ta karta przypomina Ci też, że jest to okazja do duchowego rozwoju. W końcu relacje międzyludzkie to taki podstawowy sposób rozwijania naszej duszy podczas pobytu na Ziemi. Także zastanów się tutaj, w jaki sposób jesteś wzywany do nauki lub rozwoju. Przede wszystkim na tą chwilę jesteś wzywany do tego, aby zadbać o siebie, aby zadbać o swoje ciało. Gdzieś tutaj prawdopodobnie w jakiś sposób zeszłeś na złą drogę i tu jest takie silne nawołanie, silne wezwanie o powrót na dobrą ścieżkę. Dobrze, zobaczmy, jakie jeszcze wskazówki dla naszych koziorożców. O czym jeszcze powinniście wiedzieć? Twórczy projekt.
Twoja dusza pragnie wyrazić się twórczo. Podążaj za anielskimi wskazówkami. Oni natchną Twoje życie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja napełni Cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając w Tobie pasję życia. A więc tutaj widzicie, dlatego też była mowa o tym, aby przypomnieć sobie, dlaczego coś rozpoczęliście. Bardzo możliwe, że zapomnieliście o tym, dlaczego w ogóle rozpoczęliście jakiś projekt. I tutaj należy ponownie do czegoś powrócić. To może mieć związek również, kochani, właśnie z Waszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, z Waszym ciałem, z tym, co należy zrobić dla siebie, tak? Krystal, ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego, pozytywnego, chociaż może jeszcze tego nie dostrzegasz. Miej zaufanie, że zmierza to w Twoim kierunku. Archanioł Michał jest przy Tobie, daje Ci odwagę, aby zmienił swoje życie i osiągnął swój cel. Także jeśli sobie z czymś nie radzisz, jeżeli masz jakieś problemy, jakieś przeszkody, to zwróć się o pomoc w modlitwie do Archanioła Michała. Sprawiedliwość. Ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób. Także się nie martw, w sprawiedliwości stanie się zadość. Świetlana przyszłość. Przestań się martwić. Wszystko będzie dobrze. Lakshmi wspiera Cię tutaj w tym wszystkim i podpowiada Ci, że wszystko jest dokładnie tam, gdzie powinno. Kochani, tutaj coś cały czas mi wraca związanego ze sztukami pięknymi. Twórczy projekt, sztuki piękne. Tutaj też była właśnie mowa o tym, że coś tutaj nowego się pokazuje. Coś nowego się tutaj pojawia. Także weźcie to pod uwagę. Wyrażaj siebie poprzez twórcze zajęcia. Bądźcie kreatywni, otwórzcie się po prostu na nowe możliwości, bo coś tutaj jest, co stara się wyjść do świata zewnętrznego, coś, czym musicie się zająć, tak? Matka, żona, siostra, córka, ciocia, kuzynka, teściowa, przyjaciółka. Dotyczy się ta sytuacja jakiejś ważnej kobiety w Twoim życiu. Dobrze. Pozytywne zmiany, także tutaj mogą nastąpić pozytywne zmiany. Otwórzcie swoje serce na miłość, tak? Tutaj ta sprawa tyczy się właśnie jakiejś kobiety w Waszym życiu, tak jak wspomniałam. I tutaj zachodzą pozytywne zmiany w tym temacie, tak? Musicie oczywiście otworzyć tutaj swoje serce na miłość. Patrzeć po prostu na wszystkich jak anioły, tak? Z miłością, ze zrozumieniem. Postarać się stanąć w butach drugiej osoby, zanim osądzicie o cokolwiek, tak? Otwórzcie się po prostu na miłość i na zrozumienie. Zrób rachunek sumienia. Bardzo możliwe, że jest tutaj coś, co Ci ciąży, przez co nie możesz cieszyć się swoim życiem, swoją codziennością. Może tyczy się to pewnej osoby, pewnej kobiety w Twoim życiu, tak? I należy zrobić tutaj rachunek sumienia, otworzyć swoje serce na miłość i myśleć przede wszystkim pozytywnie. Bądź wyrozumiały dla siebie. Wiedz o tym, że musisz traktować siebie po prostu łagodnie, pielęgnować miłość do siebie i do innych osób, które Ciebie otaczają, mówić i robić wszystko z miłością. Postaraj się po prostu uzmysłowić sobie, że zasługujesz na najlepsze, że zasługujesz na współczucie. Uwolnij się od poczucia winy, aby móc doświadczać wewnętrznego spokoju, kochani. Tutaj prawdopodobnie macie jakieś wyrzuty sumienia związane z jakąś kobietą w Waszym życiu. Postarajcie się zażegnać to, co stare i to, co Wam nie służy, otworzyć się na to, co nowe. Zdobądź więcej informacji, potrzebujesz więcej informacji, także rozejrzyj się uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Wyrażaj siebie, pozwól błyszczeć swojemu prawdziwemu ja, ponieważ jesteś wspaniały. Oraz więź z dziećmi jest istotną częścią sensu Twojego życia. Tutaj może być mowa, że gdzieś tutaj to może dotyczyć dziecka jakiegoś w Twoim życiu i Twoje marzenie spełni się, gdy go rozkwitną kwiaty, tak? To może być wiosną lub może być jakiś typowy, konkretny kwiat, na którego rozkwitnięcie czekasz i to może być dla Ciebie takim symbolem właśnie tego, że coś wtedy tak jakby dojdzie do końca, tak? Jakby wtedy zbierzesz owoce tego. Bądź cierpliwy, dlatego właśnie widzicie, kiedy rozkwitną kwiaty, bądź cierpliwy, miej w sobie tą cierpliwość. To, co prosisz, jest już naprawdę blisko, ale musisz być cierpliwy, dlatego że najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których jeszcze nie wiesz. Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłeś, spełni się. Oraz zacznij ćwiczyć w zdrowym ciele, zdrowy duch. Także tutaj skoncentrujcie się przede wszystkim właśnie na tym, aby zadbać o swoje ciało, aby zadbać o swój umysł, aby się codziennie udoskonalać w tym, co wiecie, że w tej chwili jest najistotniejsze w Waszym życiu. Zobaczymy, co tutaj takiego ważnego jeszcze musicie
się dowiedzieć, o czym nie wiecie, podpowiedzi od waszej duszy. W jaki sposób możesz być dla siebie samego troszeczkę bardziej wrażliwy, delikatny? Tak, a więc wzrost, nasz własny rozwój, tak, i wzrost ma za zadanie również wprowadzić więcej miłości do nas samych, tak? Właśnie po tym możemy zobaczyć, im bardziej poświęcamy sobie uwagę, miłość, tym bardziej widzimy, jak bardzo się rozwinęliśmy, jak wzrośliśmy, jak co zrozumieliśmy, czego się nauczyliśmy, tak? Właśnie miłość do siebie samego to jest największe i najlepsze lekarstwo, jakie istnieje na nasze serce, tak? Aby uzdrowić swoje serce, musimy przede wszystkim właśnie dać sobie to, czego my potrzebujemy. Kiedy damy sobie to, czego potrzebujemy, kiedy damy sobie tą miłość, wrażliwość i opiekę, wtedy świat nagina się do nas. Postaraj się właśnie spojrzeć na siebie właśnie z taką miłością, z wrażliwością, z szacunkiem, z zrozumieniem przede wszystkim. Odpuść wszystko to, co już było i czego nie możesz zmienić. Odpuść tą wewnętrzną krytykę i postaraj się ją zastąpić prawdą twojej duszy. Dostrzeż miłość, która ciebie otacza i wiedz o tym, że jesteś gotów na to, aby ta miłość zaistniała w twoim życiu, w twojej codzienności. Gdzie w tej chwili pragniesz się znaleźć? Gdzie twoja dusza pragnie w tej chwili podróżować? Kiedy podróżujemy, rozwijamy się, dorastamy. Otwieramy takie nasze małe światy na przygodę, na gęsią skórkę, na niecierpliwość, na zrozumienie, na taką jedność w tym, co jest i w tym, co może być, tak? Pozwalamy, aby nasze serca i nasze umysły otwierały się i rosły. Pozwalamy sobie na nowe doświadczenia w naszym życiu. Twoja dusza właśnie wzywa cię do tego, aby znaleźć się w jakimś nowym miejscu, aby gdzieś podróżować. Postaraj się wybrać właśnie jakieś miejsce, tak, lokacje, jakiś docelowy punkt, do którego zmierzasz. Wybierz datę i postaraj się zacząć planować po prostu, kiedy tam pojedziesz, tak? Możesz tutaj wykreować może jakąś tablicę marzeń, na której przyczepisz jakieś zdjęcia, miejsc, które chciałbyś zwiedzić tam, albo jakieś restauracji, które chciałbyś odwiedzić w tym miejscu. Postaraj się zrobić taki pierwszy krok właśnie, aby pokazać do wszechświata, że zasiałeś siarenko do tego, aby faktycznie coś się mogło zamanifestować w twoim życiu, tak? Także uwierz w to, że możesz osiągnąć swoje marzenia, że jest to jak najbardziej możliwe i po prostu zrób pierwszy krok w tym kierunku, aby faktycznie twoje marzenie mogło się spełnić. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że pytanie już jest. Jeśli jakieś pytanie pojawiło się podczas tego czytania lub jeśli sami macie jakieś pytanie, coś o czym chcielibyście wiedzieć, to w tej chwili jest idealny moment, aby zadać to pytanie. Jeżeli pytanie jeszcze się nie pojawiło, włączcie pauzę, gdy pytanie się pojawi, włączcie ponownie play, aby odsłuchać, jaka jest odpowiedź na wasze pytanie. Dobrze, poprosimy tutaj o 3 karty w odpowiedzi na pytanie naszego koziorożca. No i mamy, kochani, 4 karty. Podaj mi działanie, pierwsza karta. Następnie mamy dobrobyt, zaufanie oraz wielkie, szczęśliwe zmiany. Pięknie, wszystkie mega pozytywne karty, także zdecydowanie należy tutaj podjąć działanie, kochani, bo oczywiście jeśli nie zaczniecie działać, no to nie będzie żadnej zmiany, tak? Także podejmijcie działanie w kierunku tej zmiany pozytywnej. Miejcie zaufanie, że dobrobyt zmierza w waszym kierunku, tak? Ja tutaj sobie jeszcze wyciągnę, kochani, runy. Zobaczymy, co one chcą nam jeszcze w tym temacie podpowiedzieć. Jakie tutaj wskazóweczki jeszcze dla naszych koziorożców. Wyciągniemy sobie tutaj po jednej runie na każdą z tych kart. Dobrze, pierwsza, druga, trzecia. Raz, czwarta. Dobrze, kochani, a więc po kolei. Czekajcie, ja taki bałagan troszeczkę sobie zrobiłam, ale zaraz to wszystko poukładane, tak jak należy. Dobrze, zacznijmy po kolei, a więc podejmij działanie, tak? No i tutaj mamy, kochani, pierwszą runę Tivas. Runa Boga, tak?
sławy, chwały. Także, kochani, podejmijcie działanie, aby zacząć działać po prostu zdecydowanie, aby objąć cel i iść w jego kierunku z odwagą, sprawiedliwością i uczciwością. Ale to wy, kochani, musicie zacząć działać, tak? Iść w kierunku właśnie tej prawdy, tego, czego, o czym marzycie, tego, czego chcecie, tak? Następnie mamy dobrobyt. Tak, zdecydowanie dobrobyt, majątek, bezpieczeństwo, spokojny dom, wrodzone talenty i porządek. Także zdecydowanie bardzo pozytywna energia, która mówi o tym, że do waszego życia zmierza dobrostan. Musicie mieć tutaj, kochani, zaufanie, tak? Musicie mieć tutaj przede wszystkim zaufanie, że to idzie w waszym kierunku, mieć tą cierpliwość, tak? Postarajcie się słuchać tutaj też waszej intuicji, mieć nadzieję na to i zrozumieć właśnie, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Kieruj się po prostu twoim wewnętrznym głosem w podejmowaniu decyzji, tak? Oraz wielkie, szczęśliwe zmiany, tak? I wielkie, szczęśliwe zmiany, tutaj mamy człowieka, przyjaźń, współdziałanie, jakąś taką inteligencję oraz pozytywne zmiany, tak? Bardzo możliwe, że tutaj pojawi się ktoś w waszym otoczeniu, kto właśnie pomoże wam ruszyć w kierunku tych pozytywnych zmian. Może jakaś nowa przyjaźń, tak? Może ktoś, kto po prostu pokaże wam, jak współdziałać, jak odnaleźć ten optymizm ponownie w waszym życiu, tak? Dobrze, kochani, ja mam nadzieję, że tutaj otrzymaliście odpowiedzi na pytania, które zadaliście, że dostaliście tutaj wskazówki, których oczekiwaliście. Mam nadzieję, że to czytanie z wami rezonowało. Jeśli tak, kochani, to zachęcam was do kliknięcia w lajka. Dzięki temu, kochani, zwiększają się nasze zasięgi, pokazujecie mi, że podoba wam się to, że chcecie tego więcej, dodajecie mi energii do działania, abym faktycznie robiła to dla was nadal, tak? Subskrybujcie, kochani, jeszcze, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie w subskrypcję, w dzwoneczek powiadomień, wtedy będą wam się wyświetlać za każdym razem informacje o tym, kiedy coś tutaj opublikuję. Jeśli chcecie, kochani, się kimś podzielić tym kanałem, tym, co tutaj zobaczyliście, to również zachęcam was do tego, aby jeszcze więcej osób do nas przychodziło, aby jeszcze więcej osób korzystało z tych wskazówek, z podpowiedzi. Jestem wam niezmiernie wdzięczna za całą miłość i wsparcie, które tutaj wkładacie w ten nasz kanał, w tą naszą społeczność. Kochani, też chciałam was zachęcić właśnie do subskrypcji ze względu na tą naszą społeczność, bo gdy subskrybujecie, stajecie się automatycznie właśnie częścią tej pięknej społeczności. Możecie odczytywać również posty, które tutaj publikuję, wskazówki i porady, które tutaj opubliczniam regularnie. Także zachęcam was do tego, abyście pozostali w naszym gronie. Dziękuję wam pięknie jeszcze raz, życzę wam samych wspaniałości, wysyłam wyłącznie pozytywną energię w waszym kierunku, kochani. Wszystkiego najwspanialszego, pozdrowienia, do usłyszenia, pa!